W lewym narożniku człowiek niezwykły. Muzyk, wokalista, kompozytor. Do tej pory śpiewał klasycznie, zdecydował, że chce czegoś więcej i ma nadzieję, że Nergal mu pomoże. Taki głos zdarza się raz na milion. Adam Miruszczuk! Jego rywal to chłopak, który kilka lat temu rozkochał w sobie tysiące nastolatek. Jego przeboje znała cała Polska. Dziś znowu jest z nami, żeby walczyć o kolejny sukces. Gabriel Fleszar! Panowie, ring wolny! Siedem dni. Gdyby nie sobota, każdy taki sam by był. Każdy na nią czeka, bo wie, że w ten jeden dzień wszystko jest możliwe, wszystko może zdarzyć. Więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, 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 palą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty daj się wino pij. Niech cały wiruje świat. Dosyć masz siedzenia w domu, widoku czterech ścian. Może zdarzy się coś. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, 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 palą do drzwi. Sztuczny ogień niech się palą, 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 a ty zacznij wino pij. Niech całe wiruje świat. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, 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 palą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty tak się wino pij. Niech cały wiruje świat. Dobra, trzymajmy za tatek kciuki. Ktoś chciałby zacząć? Nie no, zjawiskowo, w ogóle fantastyczna energia, wszystkim się nam udzieliła, naprawdę. Gabriel jest bardzo urokliwy, nie można mu tego odebrać. Natomiast Adam jest straszliwie intrygujący. Kiedy Gabriel zaczął pierwszą zwrotkę, był bardzo zamknięty w sobie, śpiewał do siebie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, miał zamknięte oczy. Natomiast Adam patrzył się nam wszystkim prosto w twarz. I to wydaje mi się, że zadecydowało o tym, że mimo wszystko postawiłabym Adamie na ciebie. Wow, ja mamy jeden głos! Adam, na pewno bardzo poważnie wszedłeś w konwencję prywatki i zwariowałeś na tej scenie kompletnie, natomiast ty, Gabriel, zupełnie inaczej mnie urzekłeś, mianowicie tą swoją skromnością i tymi swoimi zaciśniętymi piąstkami stoisz cały czas spięty. Tak. Ja wyczuwam w tobie jakieś takie pokłady energii, których ty jeszcze jakby boisz się pokazać i to mnie bardzo intryguje i chyba ciebie bym wybrała. Ja bym powiedział, żebyś wygrał Archanioł Boży Gabriel. I
teraz proszę ciebie, Adamie. To jest wybór na zasadzie. Mam faceta, który jest kompletnie świeży i właściwie jest wielkim znakiem zapytania i chciałbym wiedzieć, co jest dalej. Po drugiej stronie ringu stoi Gabriel, który jest, można powiedzieć, starym, choć młodym wyjadaczem i po prostu bardzo dużo już zrobił na scenie i wiem, czego się po nim spodziewać. I to jest szalenie trudny wybór. Dlatego ja muszę z nimi pogadać. Jak powtórzycie mi to samo... Ja powtórzę to samo. To was zwalniam! To nas zwolniłeś. Nie, ja jestem za Adamem. Ja zdecydowanie. Też. Ja szukam kogoś nowego, oryginalnej twarzy, oryginalnego głosu. I to widzę. Adam, ja wiem, że... Ty masz dużo materiału, który póki co piszesz do szuflady i będziesz pracował nad tym materiałem. No, ja wierzę, że będziesz się rozwijał. Gabriel, z kolei nie wiem, czy tam śledzisz fora, Facebook i tak dalej, ale dużo ludzi uważa, że ty już miałeś swoją szansę i że być może powinieneś ustąpić pola komuś, kto jest po prostu świeży na scenie i żeby rozwinął skrzydła. Problem polega na tym, że ja się z tymi wpisami nie zgadzam. Dlatego ty przejdziesz do następnego etapu. Yes! Yes! Zrobię głowę. Super! Fleszar, Gabriel Fleszar! Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Vaio.